Dobry wieczór, Liliana Skibińska-Szłapka. Już 25 kwietnia, czyli jutro, obchodzimy Międzynarodowy Dzień Świadomości Alienacji Rodzicielskiej. To problem, który dotyka wielu rodziców. Pytanie, jak wielu, czego dokładnie dotyczy, czy bardziej bolesne jest dla ojców, czy dla matek. O tym, ale przede wszystkim także o ważnym wydarzeniu, które już odbędzie się jutro przed Poznańską Operą, porozmawiam z naszym gościem, którym jest pani Bogosława Dreszczyk ze Stowarzyszenia Nasze Dzieci Razem Przeciw Alienacji w Rodzinie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Alienacja rodzicielska to myślę, że temat, który możemy sobie wyobrazić, ale czy to jest taka rozłąka, która jest coraz częściej spotykana? Czy statystyki mówią, że coś się zmienia być może w dobrą stronę? Jeżeli chodzi o statystyki, to one niestety są nieubłagane. Stan pandemii, który się w tej chwili przetacza przez cały świat, również przyczynił się do tego, że coraz częściej są problemy ze spotykaniem się z własnymi dziećmi po rozwodzie. Natomiast tak naprawdę alienacja rodzicielska po ostatnich badaniach naukowych została określona jako stan psychiczny dziecka. Czyli tak naprawdę na pytanie, które pani zadała, kogo najczęściej dotyka, to niestety dotyka bardzo mocno dzieci. I to w taki sposób, że zmienia wręcz ich stan psychiczny. Wiadomo, że po rozwodach najczęściej dzieci przypisywane, opieka nad dziećmi przypisywana jest matkom. Więc jeżeli chodzi o rodzinę i o rodziców, to w tym momencie najczęściej alienowani są ojcowie. Natomiast trzeba pamiętać, że to nie jest tylko brak kontaktu i brak spotkań z samym ojcem, ale również z całą rodziną pochodzenia ojca. Ponieważ tak naprawdę stan, w który dziecko jest wprowadzany, po polsku to jest wyobcowanie, czyli w tym momencie to jest wprowadzenie osoby bardzo bliskiej w stan całkowicie obcy. Także polski język tutaj bardziej dosadnie określa to, z czym dziecko się mierzy. I alienacja rodzicielska jest właśnie określana w tej chwili jako stan psychiczny dziecka. I tak naprawdę nad tym dzieckiem najbardziej należy się pochylić. Jest to stan, w którym dziecko jest wprowadzane w sposób sztuczny, w momencie, kiedy dochodzi do konfliktu rodziców, do separacji bądź do rozstania lub rozwodu, w zależności od tego, w jakiej konfiguracji rodzice pozostawali przed rozstaniem. I w tym momencie dziecko ściśle i bardzo precyzyjnie skupia się i jest przy jednym z rodziców, tak zwanym rodzicem, z którym jest sprzymierzone, i w tym momencie przeciwstawia się całkowicie i zrywa więzi z drugim z rodziców. Jest to stan całkowicie nieadekwatny do tego, jakie są potrzeby dziecka, ponieważ dziecko w naturalny sposób kocha bezwarunkowo i mamę, i tatę. Natomiast przez mówienie złych rzeczy o jednym z rodziców, w tym momencie nie chce to dziecko z tym rodzicem przebywać. I to nie dlatego, że go nie kocha, tylko dlatego, że nie wie, jak ma się w tym momencie wobec tego rodzica zachować. I to jest właśnie najtrudniejsze przede wszystkim dla dziecka. Jeżeli mówimy już w tym momencie tą definicją najnowszą, że jest to stan dziecka tak naprawdę rozpatrują już psychiatrzy. Czyli to jest bardzo dalece posunięta manipulacja i degradacja naturalnego rozwoju dziecka. Dziecko, to co jest najgorsze w tej całej sytuacji, to jest to, że dziecko traci zaufanie do swoich wewnętrznych odczuć, bo dziecko kocha mamę, kocha tatę i teraz ktoś mu mówi, że ten drugi z rodziców jest niedobry, że może mu zrobić krzywdę, może go porwać. Normalne sytuacje, które są w normalnych rodzinach, że, bo wiadomo, rodzice nie są idealni, czasem popełnią jakiś błąd, to każdy błąd, który jest w normalnej sytuacji rodzinnej popełniany, przechodzimy na tym do porządku dziennego. Natomiast tutaj dziecku się tłumaczy, a zobacz, jak się tata mógł w taki sposób zachować.
Tak. I dlatego też niestety w sytuacjach konfliktowych, kiedy rodzice mieszkają pod jednym dachem, dzieci również doświadczają tego stanu i tego też należy być świadomym. Izolacja jest już najgorszym, najcięższym stanem dziecka. Natomiast jeżeli my nawet podczas bieżącego funkcjonowania w domu też mówimy, bo zobacz, rodzina taty to zawsze coś takiego, albo wiesz, bo babcia ze strony mamy to coś takiego, to to już powoduje to, że dziecko czuje wewnętrzny konflikt. I ono w tym momencie kocha mamę, kocha babcię. Bardzo chciałoby do babci pojechać, ale przez to, że źle słyszy na temat babci, ono już również tą babcię odbiera w zupełnie inny sposób. Mam też pytanie, przepraszam, przepraszam, że się wtrącę w zdanie, bo czas pandemii podobno też nie sprzyja związkom i wielu ludzi no, mierzy się naprawdę z trudniejszą sytuacją, bo częściej przebywają ze sobą niż na co dzień. To na pewno też być może powoduje wiele konfliktów i rozpadów małżeństw. Ale czy rodzice nie powinni w takim razie być może albo się zabezpieczyć jakoś zawczasu, czy notarialnie, czy sądownie, czy prawnie, czy to w ogóle pomaga, albo też czy jest jakaś rada, żeby nie wykorzystywali, brzydko mówiąc, dzieci po prostu jako kartę przetargową, kiedy się rozstaną? Być może sami powinni sobie wcześniej jakoś z tym wszystkim poradzić, nie wiem, czy konsultując się z psychologiem, czy to jest utopia, taka wizja? Wiadomo, że jeżeli rodzice są sami w trudnej dla siebie sytuacji, to najważniejsze jest, żeby oni przede wszystkim zrobili porządek z sobą. Czyli w tym momencie kontakt z psychologiem, kontakt czasami z mediatorem, taki, który pomoże rozwiązać na bieżąco konflikty pomiędzy rodzicami, na pewno będzie w bardzo dobry sposób wpływał na to, że te konflikty nie będą dla dziecka tak bardzo widoczne. I przede wszystkim też dziecko nigdy, ale to po prostu przenigdy, nie powinno być powiernikiem któregokolwiek z rodziców. Nie powinno być przeciągane, bo słuchaj, to teraz my zrobimy takie coś tutaj przed tatą, albo to schowamy, albo coś innego. To jest najgorsze, co można zrobić dziecku, nastawić dziecko przeciwko drugiemu rodzicowi. Natomiast tak naprawdę, jak my się w tej roli rodzicielskiej sprawdzamy, zależy od dojrzałości i przygotowania rodziców. I niestety bardzo często tej dojrzałości brakuje. I podczas alienacji bardzo też dochodzi często do tak zwanej parentyfikacji, czyli do odwrócenia ról w rodzinie, czyli wtedy dziecko zaczyna opiekować się jednym z rodziców. I to jest tragedia, bo dziecko traci dzieciństwo. Dziecko nigdy nie będzie w tym momencie beztroskie, luźne, nie będzie w tym momencie eksplorowało, poznawało świata, doświadczało, będzie się bało, że zrobi coś takiego, co potem będzie przykro mamie, będzie przykro tacie. Czyli tak naprawdę nie ma tej przestrzeni swobodnej zabawy, nie ma tej przestrzeni swobodnego poznawania świata. Jemu jest podawane, co ma myśleć, jak ma myśleć, jak ma reagować. Po prostu jutro... dziecko... Dziecko to nie jest mały dorosły w ten sposób. No i często jest niestety, właśnie jak pani mówi, po prostu manipulowane. Jutro spotykają się państwo przed operą. Na co w takim razie chcą państwo tym razem zwrócić uwagę, bo no, temat, jak widać, rzeka, można by dużo mówić i na pewno potrzebne jest ogromne wsparcie, ale co państwo chcieliby jutro przekazać, co się wydarzy jutro o 10:30? Jutro o 10:30 zapraszamy wszystkich, którzy zarówno doświadczają tego problemu, jak również tych, którzy chcą wesprzeć tych rodziców i rodziny, które nie mają kontaktu ze swoimi dziećmi, na teren parku Adama Mickiewicza, na teren fontanny, namalujemy serce naszym dzieciom, z którymi nie mamy kontaktu. Jest to symboliczne serce, pokazujące, jak bardzo kochamy dzieci, ale niestety nie możemy się z nimi spotkać. Ta akcja służy temu, że przede wszystkim wiedza społeczna na temat tego, co się dzieje z dzieckiem, kiedy jest wprowadzany w stan alienacji rodzicielskiej, to jest klucz do rozwiązania całego problemu. Tak naprawdę Międzynarodowy Dzień Świadomości Alienacji Rodzicielskiej pierwszy raz był obchodzony w Kanadzie w 2005 roku. Natomiast w naszej ocenie
nikt tak naprawdę, kto nie dotknął tego problemu sam w swoim życiu osobistym, nie ma na ten temat świadomości. A tylko świadomość społeczna pomoże pomóc przede wszystkim dzieciom, jak również rodzicom, którzy są w trakcie rozstania, bo niestety to, co spotyka nas w sądach rodzinnych, to niestety to nas jako rodziców jeszcze bardziej konfliktuje, a tak naprawdę później idziemy do sądu, żeby sąd nam pomógł podjąć pewne decyzje, natomiast później te postanowienia nie są realizowane i niestety sądy na chwilę obecną nic z tym nie robią i dziecko też dostaje w tym momencie potwierdzenie, że aha, no to skoro postanowienie nie musi być realizowane, to znaczy, że wszystko jest dobrze. Czyli służby do tego przeznaczone, żeby pilnować praw dzieci, tak naprawdę tych praw nie przestrzegając, mówiąc, że to jest konflikt pomiędzy rodzicami. Natomiast jeżeli ktokolwiek narusza moje prawa jako matki, że ja się w tym momencie ze swoim dzieckiem nie mogę spotykać, to już stawia mnie w pozycji konfrontującej. Czyli już w tym momencie wiadomo, że ja o prawa swojego dziecka i swoje będę walczyć. Czyli w tym momencie to nie jest tak naprawdę konflikt. To jest walka o prawa matki, córki, ojca i całej rodziny. To więc jest... dlatego... Przepraszam, że przerwę, bo niestety już czas nas goni, ale no to jest temat, o którym można by jeszcze długo rozmawiać i niestety temat bardzo bolesny, ale miejmy nadzieję, że takie spotkania jak jutrzejsze pomogą tym z Państwa, którzy być może już z takim problemem się zetknęli, bądź obserwują, bądź chcieliby po prostu tak od serca wesprzeć innym, więc dla przypomnienia jutro przed operą przy Fontannie o godzinie 10:30 mogą Państwo wesprzeć tych, którzy no, walczą z taką sytuacją i chcieliby poprawić na pewno wiele. Mogą się Państwo razem spotkać. Ja Pani bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że do tematu będzie okazja jeszcze wrócić, bo temat niezwykle ważny, ale już teraz niestety w dużym skrócie tylko o tym mogliśmy opowiedzieć. Pani Bogusława Dreszczyk była naszym gościem ze Stowarzyszenia Nasze Dzieci Razem Przeciw Alienacji w Rodzinie. Bardzo serdecznie Pani dziękuję za rozmowę. A Państwu bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i polecamy spotkać się jutro przed operą o 10:30. Do zobaczenia.